i naprawdę chyba zna, jakie są warunki na wsi. Ale że w tej chwili mam podejrzenie, dlaczego to są takie zainteresowania i przez te 4 lata nie za bardzo było zainteresowanie, a wieś nasza to dopadała. Ja pamiętam, jestem z tego starego wieku, jak nam ojca leżał pistolet w stole, gdy go chcieli zapisać do spółdzielni produkcyjnej, prawda, później, jak nastawały różne czasy. I pamiętam, tak dzisiaj patrzę na swoją wieś, jestem ze wsi, a musi, tu nie wszyscy znają. I mój Boże, mój kochany, patrzę, w tym 20-leciu naszym, po tej Polsce demokratycznej, nie powstał żaden nowy dom. Żaden na wsi. Domy te były powstawane w latach 80. i za sekretarza Gierka. Choć trudnie to było, ale wtedy wieś ulecę osiągnął. Tak było brakie, prawda, żywotności. I tutaj mam pytanie do pana marszałka. Czy pan marszałek, jakie ma stosunek do na przykład do gospodarstw rodzinnych? Czy mają się oni rozwijać? Czy mają się rozwijać takie gospodarstwa jak tam Balasza, czy Piskorskiego i tak dalej? Co, jak pan to widzi? To jest, prawda, mnie to ciekawi. Nie pytam się o Krusie, o tam innych podatkach, w związku z tym, że w tej chwili jest okres przedwyborczy, każdy będzie mówił tak, a jak będzie, to zobaczę. Wiem, że pan Paryton w pewnym momencie jeszcze będą w pełni. Wcześniej powiedział, że Krusy dawno zmienili, tylko PSL, prawda, im przeszkadza. Chwała dla marszałka, żeby zrobił nareszcie ten szpital. Tylko, proszę państwa, musicie o jednym myśli. Ja chcąc pójść do kardiologa w Chełmie, muszę się zapisać na 9 miesięcy. I to jeszcze przyjeżdża w 5 rano, czy nie? Cisza. I tu trzeba zmienić. Myślę, że tam jest, nie wiem, zmiana, czy powinny być jakieś zarządzania. Jest coraz nowe, nie patrzeć na jakieś koligacje, kolegów, czy na nowy, bo dać jakieś ludzi do kończenia. Nie ma lekarzy, nie ma gdzie być. Trzeba nie było na zasadzie, prawda, bo tam sprawy zaczyny. Musiałem tak prywatnie, bo 9 miesięcy, jak ja mam za 4 miesiące dalej, to muszę mieć, czy mam zdrową zaczynę. Bo tu to jest, no jest szpital, ja nie wiem, czy to będzie szpital, czy to będzie stało widmo, bo jak, no nie ma lekarzy, które no, trzeba jako zastać, a wiem, że urząd marszałkowski, tak wiecie na tym szpitalu. Część na przykład z gminy pojeżdżę do Zamościa, jest prawda, że w naszej gminie leczy się w Zamościu i tam, i tam jakby szybciej się można dostać i bardziej niż w naszym Chełmie. Druga sprawa, no, lotnisko. Naprawdę jest potrzebne i tutaj dobrze wasza kraju, że dla ludzi bogatych. Ja nie wiem, czy zna ktoś tu, zarabiając 1000 zł miesięcznie, pozwoli sobie przyjechać się samolotem. Tak on myśli, jak to przeżyć od pierwszego do 30. Bo takie są właśnie gminy. Ja też mówię tutaj, powiem jeszcze jedno, że pracując kiedyś jeszcze za PRL-u, by 3 razy można było wziąć za rok więcej niż jest naprawdę najniższa powoli. I byłem już ten dyrektor ze sferu, ale zarabiałem. W środku moje powoli były. Ale zakurzyliście, zarabiałem więcej, bo chcieli pracować. I mogli być. Tutaj tak samo, jeden zarabia tak ile, drugi zarabia, prawda, mniej. Na przykład powiem, jak jest zarobku. A na przykład pan Rosu dostał już kredyt i tak dalej, dostał 30 tysięcy premii, za coś, bo tam dobrze też przenosił ministrowi i tak dalej. 60 tysięcy, proszę państwa, to rolnik biorąc rentę 600 zł miesięcznie, 60 tysięcy weźmie za 7 lat. Wszystkiego musi z tego żyć. A on to nie wziął. Proszę. I dlatego ja, proszę was, także naprawdę jest trochę taka, nie wiem, tak jak pan marszałek myśli o tym, że taka jest rozbieżność, że
ludzie, robi się ubóstwo. Ja to widzę, bo jeżdżę po obszach, bo tam mam jeszcze tak dalej, widzę takie ubóstwo i te ludzie nie mogą z tego ubóstwa wyjść i chyba nie wyjdą. I boję się, że jakieś za 30 lat ustawię to jakaś rewolucja, czerwona rewolucja i znów będzie spodem. Jakoś nie myśli państwo, nie myśli nikt o tych, jakoś ich, no tutaj może praca, nie praca, ale praca jest każdym, to jest najniżej zarabia. Jakoś jest to niedobre. Mówiłem to przewodniczącemu w hełmie tego, prawda, do tych wielkich, ale jak Marszałek na wspólnej także chce poznać, bo może będzie pan poseł, może pan będzie startował. Jak pan myśli, prawda, o jednej rzeczy? Rozmawiam z rodzicami i oni na przykład mówią tak, no zgoda, dostałem 600-700 zł renty. Mało zarabiałem, byłem może prześladowany, nie byłem partyjny, nie mogłem mieć stanowiska, w tej chwili mało zarabiałem. Inny mógł zarobić, bo gdzieś tam się weszedł, prawda, znaczy tam w Polsce Ludowej, zarabiał na ileś i ma 7000 renty, a ten ma 600 zł i dają 4%, 5% renty. I proszę was tak, tamten weźmie 350 zł, a ten weźmie 20 zł, no. I tak nawet, i dalej będzie problem. Czyby to nie zrobić, jak już, i dlatego proszę, jak marszałek o tym myśli, co można... Proszę pytanie zadawać. Bardzo proszę. Ktoś tam jeszcze chciał pytanie zadać. Ja. Marek Krupiński, jestem rolnikiem, mam gospodarstwo szkolnowe. Czy teraz się tutaj pan tak przekrojowo przez czasy komuny i rzeczy, no my tych czasów nie pamiętamy, bo jesteśmy trochę młodsi. Oni na przykład budują się nowe domy, to też jest taki miły aspekt i może musimy trochę tak bardziej obronić te środki rzeczywistości, ale ja bym chciał zapytać, jak pan marszałek widzi rozwój tego terenu przy trasie, w związku z prowadzą z tą K12, która tam się znajduje, to wydaje mi się, że jest też pozytywnym aspektem, ponieważ właśnie dojazd do miasta jest ułatwiony, ponieważ ja z tego czasu mieszkałem w Lublinie przez kilkanaście lat i wiem, że na przykład przejechanie Szczechowa do centrum w tej chwili jest dłuższe niż Skolnia do Lublina. To jest jedno pytanie. Druga sprawa właśnie chodzi o rozwój tych gospodarstw takich powiedzmy specjalizowanych, o czym pan zaraz z początku wspomniał, dotyczących producentów owoców i cukru. To jest konkretne pytanie, no, co tutaj mówił pan tak przekrojowo, tak nie wiadomo co mi o to chodzi. Chciałbym tam pytanie do pana, jeśli można. No właśnie w sprawie infrastruktury budowy lotniska chciałem się spytać, czy są jakieś inwestycje planowane odnośnie dróg wojewódzkich, no bo wiadomo, że samo lotnisko, ono powstanie dość bardzo dobrze, tylko że no musi być jeszcze zachowana jakaś taka infrastruktura dróg lokalnych, to w tym momencie wojewódzkie, bo one są powstane z tym nadzorem. Czy będą po prostu jakieś inwestycje planowane odnośnie poprawy na wierzchni? Proszę państwa, może odpowiem teraz. Gospodarze, proszę państwa. Nigdy do tej pory świat tak szybko się nie zmienia się w tej chwili. Nigdy. Pamiętacie państwo, że w ciągu 20 lat przeszliśmy wszystkie transformacje. Ustrojową, systemową, gospodarczą, polityczną w Polsce. Na to wszystko nakłada się transformacja do zasięgu europejskim i światowym. Rozpad bloku sowieckiego, wejście Polski w struktury Unii Europejskiej, rozpad NATO, bez wiz i bez paszportu jeździmy się praktycznie po całej Europie, a wizy potrzebujemy dzisiaj na wschód. I dzisiaj, w moim przekonaniu, gospodarstwa również rolne muszą się do tego dostosować. My, proszę państwa, nie zamkniemy granic całkowicie. A zawsze pamiętajcie państwo, że ktoś taniej wyprodukuje na Ukrainie, taniej sprzeda, możemy kupić cukier w Brazylii czy w Indiach. I musimy brać te elementy pod uwagę. To powiem panu raz, jeśli chodzi o chrust. Moje zdanie. Uważam, że nie może być tą samą miarką mierzony chrust dla gospodarstwa mają 5 czy 10 hektarów,
jak do tych samych gospodarstw, które mają powyżej 100 hektarów. Gospodarstwa, które mają powyżej 100 hektarów, są moimi szanowni przedsiębiorstwami. I druga rzecz, nie może też być takiej sytuacji, że oto ktoś prowadzi normalnie działalność gospodarczą, wydzierżawia sobie hektar czy półtora hektara i nie płaci ZUS-u, tylko płaci KRUS. Oni w ten sposób, proszę Państwa, to